Witajcie, proszę Państwa, na moim kanale, z tej strony Natsu. Ostatnio ubieram się codziennie jak chłopak przez te treningi, więc dzisiaj pomyślałam, ubieram się kobieco, sukieneczkę i dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że z Pauliną, która stoi tutaj, która też jest ubrana w sukienkę. Dzisiaj będziemy nagrywać taki odcinek, że będziemy sobie zadawały pytania takie stricte przyjacielskie, typu jaki jest mój ulubiony kolor, blablabla. I ta osoba, która źle odpowie, dostanie od Szymka z góry wiadro wody na łeb, bo będzie siedziała na tym krześle. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale, dlatego że powoli dobijamy do 1,1 miliona i fajnie byłoby to dobić. Zostawiajcie łapki w górę, 50 tysięcy łapek w górę, to nagram ten film z kolejną osobą. Z kim? Zobaczymy. Więc ja usiądę też na gorącym krześle, albo zimnym. Zimna woda czy ciepła? Mokre krzesło. Mam nadzieję, że Paulina na sam początek wybierze mi jakieś proste pytanie. Zobaczymy. W jakim wieku jest mój pies? Ja wiem, ile on ma. On ma rok. I dokładnie ma chyba rok i 3 miesiące, nie? Miesiąc. Miesiąc, dobra. No ale rok ma. Teraz Paulina ląduje na zimnym krześle. O Jezu. Jak się nazywa mój tata i mama? Ewa i... Boję się, mam te imię w głowie, ale boję się, że nie trafię. Ale to może być na przykład Krzysztof. Zła odpowiedź. Andrzej! O nie! Więc Paulina czeka teraz wiadro wody. 3, 2, 1! Nie wiem, co się stało w ogóle. Nagrywaliśmy ten odcinek z teamem. Ej, ta woda jest nawet ciepła. Albo ten beton jest ciepły i się nagrzała. I ja pytałam się, ej, czy to boli? I ktoś napisał w komentarzu, w oktagonie to dopiero będzie bolało. Dobrze, teraz moja kolej. Jako, że chodziliśmy razem do szkoły. No. To powinnaś to wiedzieć. O nie. Ile miałam procent z matury, z matematyki? No ty jesteś chora, w sensie 30. A ile miałaś? 36. 36? Tak dobrze? A ja pamiętam, jak ty się zastanawiałaś, czy zdasz w ogóle i to liczyłaś. Jezu, tak płakałam. No. Zimna! Taka uczara jest w wodzie. Ja jestem bardziej mokra chyba. Nie, jestem tu cała mokra. Fajnie było. Pora na kolejne pytanie do naszej tutaj ukochanej Paulinki. Dobra. Jakie jest moje ulubione danie, na które zawsze mam ochotę? Pizza! Dobrze! Tak jest! Jakie jest moje ulubione danie? Sushi. Dobra, to było banalne w sumie, bo ja cały czas mówię, że to jest sushi, ja tak... Tak! Ale bym zjadła sushi... Paulina jest uzależniona od sushi. Miałam kiedyś królika. Jak on się nazywał? O Boże, czekaj. Tego królika nigdy nie widziałam na oczy. Wiem, wiem, że go nie widziałaś, ale na pewno kiedyś o nim mówiłam. Ogólnie był albinosem, był biały i miał czerwone oczy. To może nazywał się... Albino. Oj, Szymek, Szymek! Puszek! Ej, ja siedziałam mi to w głowie, ale mówię... Puszek zbyt banalny. Każdy królik się prawie nazywa Puszek. Ale on był mega słodki, był taki biedutki, puszysty. Jestem teraz taka mokra. Teraz jesteś turbo mokra. Strasznie. Mokra. Paulina ma na nazwisko Hornik, więc Paulina jest zawsze horny. Taki suchary. Ojej. Horny. Ojojo, ja coś czuję, że Paulinka po tym drugim wiatrze coś mi dowali tutaj. Jak się nazywała moja Agama? Agama? Nie. Jak to, że ona nie miała imienia? Imię Agamy to było Felicja. Dobra, coś mi się obiło o uszy, ale ty nigdy na nią tak nie mówiłaś, zawsze to była Agama po prostu. Ale pierwotnym imieniem było Felicja. Ile razy na nią powiedziałaś Felicja? Trochę mówiłam. Nawet na moim Facebooku jest ten, zdjęcie Agamy, jest napisane Feluś. Jeden! No, Szymek, postarałeś się. A, nie ma go, poszedł po kolejne wiadro. Ile miałam poważnych związków w swoim życiu? Nie wiem, czy to był poważny po prostu. No nie, no, no liczmy go też. Takich, wiesz, dłuższy, nie? Że tak pół roku minimum. 3. Dobrze. Brawa na Paulinę, halo! Taka jedna rzecz, której nie potrafię zjeść. Ale to jest jedzenie jakieś? Czy przyprawa? No bo wie... To jest też dodatek do innych, ale można to zjeść też tak samemu. A mogę powiedzieć dwie rzeczy? Możesz. Jedna podpowiedź tylko. To się właśnie... Podpowiedź to jest to, że ty też tego nie lubisz. Domyślam się, ale wiesz co... A...
Dobra, pietruszka. Nie, to lubię akurat. Ten, no nie? Kminek. Też lubię. Lubisz kminek? Kto lubi kminek? Lukrecja. Tak. Zaliczamy jej czy nie? Tutaj jury siedzi. To była trzecia. Chciałam to powiedzieć w jednym z dwóch, ale potem sobie tak myślę, że jak ja tego też nie lubię, no to dlatego powiedziałam kminek i pietruszka, bo to są dwie rzeczy, których ja nie lubię. Lukrecji też nie lubię, ale to nie jest przyprawa. Zaliczam. Dlaczego nie znałam prawa jazdy za pierwszym razem? Nie wyjechałaś z placu. Paulina! Nie, wyjechałam z placu! To co się stało? Nie zatrzymałam się na strzałce. To totalnie nawet blisko nie było. Jakoś mi to umknęło. Mocne! Jak ją zrobili bombuko! O Jezu. Zimne krzesło, proszę Państwa, dalej czeka. Ej, w sumie dużo się dowiemy o sobie przez ten odcinek. Jaki był mój ulubiony przedmiot w szkole? Liceum. Był taki w ogóle? Ja nie pamiętam, żebyś tu miała żadnego przedmiotu, ale dobra, czekaj, muszę sobie przeanalizować. Biologia. No w sumie tak. To w sumie czy nie? Tak, 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 dobrze. Ale lubiłaś biologię? No. No biologia była spoko, taka... Fajnie jest się dowiedzieć czegoś o swoim organizmie, tak? To... Jakiego owoca nie lubię? Ja wiem. Mango. Tak. Ile mam aktualnie żywych kwiatków w moim mieszkaniu? Kobieto! A ty wiesz? No tak naprawdę to będę kompletnie strzelać, bo nigdy kompletnie nie zwracałam uwagi na kwiatki w twoim mieszkaniu. To była ostatnia rzecz, na jaką bym zwróciła uwagę. Nawet twój chłopak pewnie nie wie. Nie wiem. 4. 10. Ja. Kiedy wróciłam do Polski? W jakim miesiącu? To było 4 lata temu. Myślałam, że zapytasz się, jak się nazywało miasto, w którym mieszkałam na przykład. O, dobra, jak się nazywało miasto, w którym mieszkałam? Margate. Kurde, dobrze. No, dlatego się wypowiedziałam. Ale czekaj, ten miesiąc, przekminię ten miesiąc. Byłaś tam jakoś rok czasu. Tak mniej więcej, no nie? Ty wróciłaś na wiosnę? W zimę. Lato. Jesień. Jak się studia zaczynały, wróciłam na studia. Na studia wróciłaś, czy wróciłaś pewnie... We wrześniu. We wrześniu? Dawaj, lej. Dawaj, do połowy. No jak to było od połowy? Bo ja miałem pełniutkie i tak do pół wyszło. Kiedy zerwałam z chłopakiem, z którym związek był najbardziej nieudany. Chodzi mi o miesiąc, bo datę sama dobrze nie pamiętam, jaki to był dzień, więc wystarczy miesiąc, jaki to był. Kurde, to było jakoś po albo przed wakacjami, albo w trakcie. W sierpniu. Tak. Tak? Pamiętam ten dzień. Wtedy nie byłaś pierwszą osobą, którą poinformowałam, bo byłaś wtedy właśnie w Anglii, dlatego wtedy nie miałyśmy aż tak mocnego kontaktu. Nie, napisałaś ale szybko ci napisałam. Szybko ci napisałam. Chyba o drugiej, może o nad ranem. Tak, no bo wtedy miałam chyba największą depresyjność. Tak. Wtedy dzwoniłam, pamiętam to jak dziś, dzwoniłam do ludzi i szukałam osoby, która ze mną porozmawia o 4, 5 w nocy. Tak. I tylko jedna osoba porozmawiała i była tak zmęczona, że gadała ze mną przez chwilę tylko. A ja wtedy wstawałam do pracy na 4, to zobaczyłam to chyba jakoś chwilę po, tylko musiałam ci napisać, że idę do pracy. No, tak to było. Jesteśmy całe mokre! Tak. Ja mam wszystko mokre. A teraz zrobimy to, żebyście wbili 1,1 miliona. Zostajemy oblane wodą w dwie, ale wy za to wbijacie 1,1 miliona dzisiaj. Tak, robicie to. A! No co? Nie ma. Ej, to pachnie jak płyn do mycia naczyń. To pachnie jak szampon. Ej, to jest szampon czarka? To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że nasze tutaj muczenie było satysfakcjonujące dla was. Pamiętajcie o łapce w górę, dlatego że 50 tysięcy łapek w górę nagrywam kolejną osobę na zimnym krześle, dlatego że robię z tego serię, czemu nie, prawda? Prawda, a my zaczynamy piana party. Piana party i 1,1 miliona dzisiaj za to piana party. Widzimy się wkrótce, buziaczki, pa!